Celem dzisiejszego wydarzenia jest uświadomienie naszym pacjentom istotności diagnostyki onkologicznej. Diagnostyka onkologiczna jest bardzo istotna, tak naprawdę pozwala z wyprzedzeniem zdiagnozować zmiany nowotworowe i zastosować skuteczne leczenie onkologiczne. Standardowo mamy Zaćmobus, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to już trzeci event i wciąż jednak ta kolejka do tego Zaćmobusa nie zmniejsza się. Możemy zbadać słuch, możemy kwas moczowy zbadać, no i też skorzystać z wyrobów lokalnych firm. Wczesne wykrycie w okresie takim jakby bezobjawowym nowotworu może przyczynić się do tego, że jesteśmy w stanie zaproponować długoletnie przeżycia bez nawrotu choroby. I myślę, że ten piknik no właśnie jest po to, żeby tą jakby część czynników, na które mamy wpływ, spopularyzować i nakłonić pacjentów do tej aktywnej profilaktyki, która się na pewno przedłuży na wydłużenie ich życia i na poprawę ich jakości. My dzisiaj zapraszamy tutaj do stoiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile osoby uczestniczące w pikniku. W naszym stoisku można skorzystać z samobadania piersi, nauczyć się jak należy prowadzić prawidłowo samobadanie piersi. Mamy przystosowane do tego celu fantomy piersi, na których można nauczyć się prawidłowej techniki. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mamy otwarcie poradni okulistycznej. Są różne schorzenia oczu, o których my nawet nie wiemy, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby przychodzić do lekarza i badać się profilaktycznie. Dzisiaj w dobie XXI wieku nawet dzieci są przed smartfonami, jak wiemy, tabletami, komputerami. I niestety to, co się dzieje, widzimy. Tak? Jest bardzo dużo dzieci, które musi nosić okulary i czasami są zbyt późno badane, dlatego to też jak najbardziej profilaktyka jest ważna. Jesteśmy tutaj dla naszego dobra, dla naszego zdrowia, żeby po prostu sprawić sobie profilaktycznie badania, ponieważ to jest naprawdę duża dla nas korzyść. Byłam poprzednim razem, też był piknik i bardzo mi się podobało i miałam parametry podwyższone i teraz przyszłam celem sprawdzenia właśnie, czy spadły, czy poszły w górę. Mam problemy z wzrokiem, dlatego postanowiłem dzisiaj zbadać poza kolejnością. A jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej w ogóle akcji, która tutaj jest przeprowadzona. Bardzo się cieszymy z dużej frekwencji na dzisiejszym pikniku. Myślę, że jest to na pewno znak, że świadomość istotności diagnostyki onkologicznej wśród naszych pacjentów rośnie.